W Greenkanu stylowo dziś Wasza ulubiona seria Moja torebka. Dziś moja torebka, torebka letnia, a dokładnie torebka wakacyjna. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Nie wiem, jak moje widzki mają, jeśli chodzi o lato, jak wy stosujecie, co wy robicie. Ja praktycznie, jeśli chodzi o te miesiące letnie, nie maluję się. Staram się jak najmniej używać takich kosmetyków zakrywających skórę. Zamiast fluidów i jakichś, no nie wiem, mocniejszych takich kosmetyków kryjących, sięgam po kremy BB. Ostatnio mówiłam Wam, albo nie mówiłam, to może dziś będzie okazja, znów Happy More, ich krem BB, który jest, słuchajcie, dla mnie w ogóle najlepszym kremem BB, jaki w ogóle kiedykolwiek miałam. Po pierwsze ma przepiękny kolor, który się super, taki jakby kompatybilny jest z naszym kolorem skóry. Bardzo ładnie się gdzieś komponuje z tą skórą. Już widać po samym kolorze, jak się go otworzy, że jest właśnie taki cielisty bardzo, ale lekko wpadający w brązik. Taki właśnie, słuchajcie, typowo letni. Lubię kremy BB, dlatego że dają już odcień, jakby leciutko przykrywają, tak, naszą cerę, dają odcień opalenizny, takiego makijażu, ale nie są tak obciążające jak zwykłe fluidy, tak, czy jakieś nawet takie pudry kompaktowe. Tak jak widzicie teraz w tej malutkiej torebce noszę puder kompaktowy, ten sam od lat po prostu, słuchajcie, ja jeśli coś mi się sprawdza, to jestem wierna kosmetykom, puder Diora akurat. I ten używam, jak właśnie gdzieś jedziemy, jesteśmy gdzieś w obcym miejscu, do delikatnego tam poprawienia makijażu, ale to jest dosłownie takie leciutkie tylko przyłożenie do twarzy. A zamiast właśnie takich fluidów ciężkich, BB, Happy More, ten krem Wam bardzo mocno polecam. Jeżeli chcecie zmatowić cerę w ciągu dnia, nie wiem, jesteście gdzieś, jest gorąco, ta cera też pracuje, tak, no różnie z nami bywa, to też kosmetyk, o którym Wam mówiłam chyba w zeszłym albo 2 lata temu, puder kapokowy. To jest, słuchajcie, moje odkrycie, którego dopóki będą go produkowali, ja na bank będę kupowała ten puder. Puder, który ma kolor biały, taki jest sobie niepozorny z wyglądu, ale przepięknie, słuchajcie, zachowuje się na twarzy i robi, ja się śmieję, że to jest efekt Photoshopa. Puder nakładamy zawsze, ups, narobiłam bałaganu. Puder nakładamy zawsze takim pędzlem dużym, delikatnie go nakładamy na pędzel, strzepujemy i dosłownie takie jakieś fajne stempelki można sobie na twarzy zrobić, ewentualnie leciutko rozsmarować. A jeśli wręcz przeciwnie, nie chcemy zmatowienia, tylko chcemy wyglądać świetliście, tak bardzo promiennie, to też są na to sposoby, które ja też stosuję właśnie latem. Pierwsza rzecz, baza. Baza pod makijaż, jeżeli stosujecie, albo pod jakiś właśnie krem BB. Ja akurat mam garlen takie perełki, baza składająca się z takich perełek, które tak delikatnie bardzo rozświetlają twarz. Jeżeli tego typu baza Wam nie będzie wystarczała i będziecie chciały jeszcze troszkę bardziej tak świetliście wyglądać, to też polecę Wam coś, rozświetlacze. Dużo różnych sprawdziłam, te mi się sprawdzają najlepiej. Pierwszy Maka. Tutaj gdzieś będziecie w trakcie tego filmu mieli na dole nazwy, numerki ewentualnie. Maka, taki bardzo delikatnie rozświetlający produkt. I drugi, Caus księżycowy od Pixi, kosmetyki Pixi. To tak samo jak ten puder właśnie kapokowy, o którym Wam mówiłam. To są w ogóle kosmetyki mineralne. Też od nich mamy nagrany odcinek na kanale. Ten właśnie Caus jest takim, no słuchajcie, to jest cudowny rozświetlacz. Bardzo delikatnie rozświetlający cerę, taki właśnie super na wakacje. Te dwa produkty sprawdzają mi się już któryś sezon i naprawdę z całego serca Wam je polecam. Jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o oświetlacze.
zwłaszcza dla nas dziewczyny po tam 35 roku życia, gdzie już są widoczne zmarszczki mimiczne dość mocno, bo przecież wszystkie jesteśmy radosne, się dużo śmiejemy i dużo mówimy. Nie można tych rozświetlaczy nakładać zbyt dużo, bo się wtedy wygląda jak bombeczka choinkowa. Także wszystkiego z umiarem. Tak skupiliśmy się na twarzy, a przecież nie możemy zapomnieć o naszych boskich ciałach, również właśnie latem. Żele, to co Wam mówiłam, zawsze po każdym prysznicu, po każdej kąpieli, w ciągu dnia też również ich używam. Oliwki do ciała, ja najczęściej stosuję takie dla dzieci, po prostu tylko też pilnuję, żeby były ekologiczne z pochodzenia, żebym wiedziała, co w to ciało swoje wcieram. I też bardzo lubię produkt, który wydaje mi się, że kilka odcinków wcześniej już Wam mówiłam o tej firmie. Kolejna super firma, Hemp King, to jest akurat olejowy mus do ciała. Boski, słuchajcie, ten mój już na wykończeniu jest, będę musiała przed wyjazdem uzupełnić braki. Bardzo, bardzo Wam go polecam, świetnie natłuszcza i nawilża skórę. Latem, kiedy no, słońce dość mocno tak, operuje na tych naszych ciałach, nawet jak się smarujemy kremami z filtrami, to jednak ważna jest, ja tak mówiłam o tej pielęgnacji wieczorem, ale rzeczywiście wtedy, kiedy nasze ciało jest w spoczynku, kiedy my sobie śpimy i odpoczywamy, to również nam się ta skóra regeneruje, więc takie produkty do ciała używam. Skoro jesteśmy pięknie nawilżone, mamy super cery, nasze ciała są również fajnie już posmarowane i delikatne, no to fajnie byłoby się skupić jeszcze na kosmetykach. Jeśli wakacyjna torebka, to pokażę te rzeczy, których nie może zabraknąć w moim wakacyjnym bagażu, często też w wakacyjnej właściwie torebce nie, bo zawsze mam je na sobie. Mowa o biżuterii, o takiej biżuterii typowo wakacyjnej. O ile zimą lubię takie mocne elementy, również kolorystyczne. Często na filmach widzieliście, że miałam jakieś kolczyki koła takiego morskiego koloru albo brązowe, takie wiecie, mocne akcenty. O tyle latem, słuchajcie, po pierwsze sięgam po złoto. Mówiłam, że dziś będzie dużo złota w odcinku. Jestem taka złociutka właśnie latem, lubię złote elementy. Wiecie, że ja już dużo, dużo wcześniej, wiele lat temu, nawet kiedy złote dodatki nie były tak popularne we wnętrzach, ja Was do nich namawiałam, twierdząc, że wcale nie są tandetne i użyte z umiarem potrafią każde wnętrze naprawdę tak no, fajnie, biżuteryjnie właśnie udekorować. Po złoto sięgam też latem, tak jak widzicie dziś. Lubię latem po takie motywy typowo letnie sięgać, na przykład jak muszelki, tak jak te moje kolczyki czy bransoletka, którą teraz widzicie. Ale pilnuję jednej rzeczy. Po pierwsze, jeżeli mam na sobie jakąś biżuterię, to nie za dużo. Czyli jeżeli kolczyki, które są bardzo widoczne, to kolczyki i bransoletka już bez wisiorka. Mniej znaczy więcej i to mniej dekoruje, aniżeli więcej. W mojej opinii oczywiście możecie się nie zgodzić. Po drugie, lubię latem rzeczy, które w ogóle biżuterię, która jest bardzo delikatna, czyli delikatne bransoletki, takie cieniutkie łańcuszki, tak jak ten. Jeżeli nawet właśnie takie złote, gdzieś właśnie muszelki, to też raczej nie za grube. Jeżeli mam kilka bransoletek, to pilnuję, żeby one były w tej samej grupie kolorystycznej. Złota trójka Grinka, no słuchajcie, nawet w biżuterii ją stosuję. Czyli spójrzcie, tu mamy pudrowy róż, mamy ciemniejszy róż, taki troszkę w cegłę wręcz wpadający. Mamy złoto jako trzeci kolor i dodatek srebra jako taki uzupełniającego coś maleńkiego, błyszczącego, migocącego na dłoni. Bardzo fajnie tego typu zestawienia działają. Wy często mnie pytacie, gdzie ja te swoje biżuterie, o tu jest na przykład, spójrzcie, w kolorach głębokiej zieleni, morskim, też ze złotem, z taką miętą nawet też dobrany jest ten zestaw. Żeby była jasność, to nie był gotowy zestaw. Ja generalnie mówiłam Wam już wiele razy, że mam miarkę w oczach, próbnik w oczach właściwie, jeśli chodzi o kolory. Potrafię je naprawdę wręcz na odległość po prostu dobierać, bo wiem, że w domu mam coś dokładnie w tym odcieniu. Jestem setki kilometrów dalej, potrafię dokładnie w tym odcieniu, nie wiem, apaszkę na przykład sobie kupić do jakiejś biżuterii. Bardzo pilnuję, żeby ona była kompatybilna ze sobą, żeby po prostu grało to wszystko. Czyli jeśli mam coś właśnie morskiego czy zielonego przy uchu, to żeby bransoletki też były właśnie w tych odcieniach. To są z różnych firm w ogóle, słuchajcie, bransoletki, takie jedyne co ich łączy, to właśnie jedna grupa kolorystyczna. To samo jest z kolczykami. Mam taką zasadę, słuchajcie, że mam albo kolczyki, które są minimalistyczne, albo architektoniczne, czyli kółko
kółko, kreska na przykład. Takie kolczyki KOS ma bardzo często. Pytacie mnie, gdzie ja kupuję swoją biżuterię, gdzie lubię ją kupować. Lubię ją kupować w KOS. Czasami mnie pytacie o te kolczyki, ja odpisuję, że one są z KOS, ale sprzed 4 lat na przykład. Świetnie się trzymają, są dobrej jakości, no niestety ich nie ma, bo to nie ta kolekcja. Zobaczcie, tak jak tutaj, kółko, kreska. Proste rozwiązanie. To samo tutaj, kółko, kreska. Lubię bardzo te kolczyki. Jeżeli nie minimalistyczne i nie takie właśnie architektoniczne, to już typowe boho właśnie. Jakieś piórka, muszelki, czyli coś takiego bardzo wakacyjnego, kobiecego w wyrazie. Lubię kobiece rzeczy, kobiece dodatki i myślę, że lato to jest najlepsza pora właśnie, żebyśmy dziewczyny no, nosiły taką fajną biżuterię, zwiewną właśnie, gdzieś się kojarzącą z tym letnim czasem, z odpoczynkiem, z takimi po prostu miłymi chwilami. A wracając jeszcze, słuchajcie, do tego, co z czym nosić. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli mam naszyjnik, na przykład jeżeli noszę naszyjniki, bo też mnie ostatnio pytałyście, skąd ja je biorę. Kurczę, powiem Wam tak, znajduję je w tak przedziwnych miejscach, począwszy od znanych sieci jubilarskich, gdzie jest na przykład jest to srebro złocone na przykład, albo złoto, bo też mam kolczyki no, po prostu złote, czy biżuterię złotą. Ale ja też kupuję wszelkiego rodzaju naszyjniki w jakichś maleńkich butikach, takich biżuteryjnych, no właśnie wakacyjnie na przykład. Na jedną rzecz tylko zwracam uwagę, czy to jest dobrej jakości produkt. Świetnie się sprawdza stal chirurgiczna, właśnie wybarwiana na złoty tudzież srebrny kolor. No i czy design tej danej rzeczy, tak jak tutaj spójrzcie, mam nadzieję, że będzie widać, że znowu mamy architektoniczny naszyjnik. Kreska, kreska, kółko, kółko. Nie ma tutaj jakichś na przykład florystycznych właśnie motywów. Jeżeli noszę naszyjnik, to już nie takie kolczyki, tylko właśnie coś maleńkiego. Generalnie dwa motywy biżuteryjne grają tutaj główną rolę, trzeci jest tylko uzupełnieniem. I tak, moi drodzy, wyglądają te moje torebki, kosmetyczki wakacyjne. Mam nadzieję, że ten odcinek, ja zawsze to mówię, że mam nadzieję, że do czegoś Was zainspiruje, no ale tak jest. Proszę Was również, dziewczyny, jeżeli macie takie hiciory swoje właśnie, które Wam się w wakacje, tą letnią porą sprawdzają, napiszcie o tym pod spodem w komentarzu, podzielcie się z nami tymi swoimi odkryciami. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do biżuterii, co do zestawiania różnych rzeczy, albo nie wiem, chciałobyście, żebym jakiś jeszcze odcinek nagrała z serii Greenkanu stylowej, no taki, który Wam by się przydał, to też bardzo proszę, żebyście pod spodem w komentarzach napisały o tym. Na koniec zostawiłam sobie perełkę, coś bez czego ja sobie nie wyobrażam wakacyjnego funkcjonowania i podróżowania. Wiecie, że na tym punkcie mam fioła, wiele filmów już nagrałam o zapachach, bo właśnie o zapachu będzie mowa. Skoro rozmawialiśmy o biżuterii, to wybrałam zapach mój ulubiony, też Wam już o nim mówiłam, Guerlain Allegoria Passiflora. Jest tak delikatny, kobiecy, letni zapach, że wygrał właściwie w tym moim konkursie, bo ja myślałam o tym, o których perfumach Wam opowiedzieć, którego zapachu latem tak naprawdę najwięcej używam. No i właśnie Passiflora jest tym zapachem. Mam jeszcze jeden taki ulubiony, ale dziś stawiamy na to. Zostawiam Was z Guerlain, zostawiam Was z tymi wszystkimi kosmetykami, przydasiami wakacyjnymi, z moimi torebkami. Jeżeli ten odcinek był dla Was jakąś inspiracją, albo po prostu miałyście, dziewczyny, przyjemność przy oglądaniu go, to poproszę tradycyjnie o kciuki i subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście. Ta subskrypcja jest bardzo ważna, bo będziemy na bieżąco mogli informować Was o tym, że nowy odcinek jest, że nowa seria powstała, bo planujemy właśnie takie nowe serie. Też będziemy wrzucać vlogi częściej niż dotychczas, nawet z naszych podróży, także warto być tym naszym subskrybentem i do tej społeczności naszej czółnowej należeć. Na dziś bardzo dziękuję. Widzimy się dosłownie za kilka dni, jak zwykle tradycyjnie w sobotę przed południem. Do usłyszenia. Typu pojemniki ze spryskiwaczami kupicie. Mój jest chyba z Hebe dokładnie. Tego typu pojemniki kupicie w każdej... Nie, jeszcze raz to nagram.